Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy jeździć PvP, mam nadzieję, że teraz gry nie wywali. O, i zaczynamy od ulicznych wozów. Charger Hemi, Cadillac, Eldorado, 800, Mustang i Skyline. Patrzymy Cadillaca. Cadillaca sobie ostatnio tuningowaliśmy. Dobra, weźmiemy Mustanga. Mustangiem mi się bardzo fajnie jeździ. Zresztą lubię go, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Specjalnie teraz przed nagrywaniem pojeździłem sobie kilka razy PvP, żeby sprawdzić, czy na pewno gra się nie wysypie. I przejechałem z 5 wyścigów i nic się nie działo, więc myślę, że spokojnie mogę nagrywać. Chociaż nigdy nic nie wiadomo, czasami te programy do nagrywania wywołują jakieś konflikty. Wiem, że w moim komputerze też wywoływała konflikty karta dźwiękowa, która w ogóle nie była wspierana już od jakiegoś czasu. Była to Sound Blaster Audigi SE i ona już od dawna nie jest wspierana. Ostatnie sterowniki zostały wydane na Windowsa XP. Co prawda Microsoft wydał jakieś sterowniki na tę kartę do tam Windowsa 8. Ja na tej karcie naprawdę długo działałem, ale ostatnio ona całkowicie przestała jakby działać i nawet przez nią komputer nie chciał się uruchomić całkowicie. Kurde, ktoś Chargerem nieźle z przodu daje. Szacun dla niego ogólnie. Jeszcze na czerwonej kierownicy, no niezły koleś jest. Także ogólnie rzecz biorąc, być może w tym tkwił problem właśnie podczas gdy wywalało mi grę. Mam nadzieję, że go właśnie już zlikwidowałem. I zobaczymy jak mi będzie szło. Grałem, jak widzieliście zresztą, w betę The Crew Wild Run i wiecie co, nie wiem, może to moje złudzenie, jeśli ktoś grał, niech potwierdzi albo zaprzeczy, ale w Wild Run wydaje mi się, że troszeczkę inaczej samochody się prowadziły. Nie ta, bardziej przyczepne były, wiecie, tak coś czułem, może to złudzenie, więc chciałbym, aby ktoś z was, jeśli grał, żeby powiedział coś na ten temat w komentarzu, bo to jest też, chcę się dowiedzieć, co dla mnie istotne. O, i proszę bardzo, wada Chargera. Po każdej hopce leci jak chce. I wydaje mi się, że w Wild Run troszeczkę płynniejsza była ta gra, ale to jest też może moje złudzenie, chociaż nie no, chyba była jednak płynniejsza. Tutaj widzę te spadki FPS-ów. Znaczy nie wiem ile mam teraz FPS-ów, mogłem to w sumie włączyć i wam też pokazać, ale wydaje mi się, że mam teraz gdzieś 48 albo coś koło tego, to jest katastrofa. Nie gram nawet na pełnej rozdzielczości, być może to właśnie przez tryb okienkowy, w którym nagrywam teraz, dzieją się takie rzeczy. Dlatego nagrywam w trybie okienkowym, bo boję się właśnie, że wywali mi grę zaraz i po prostu całe nagranie się popsuje. Jeśli gram w trybie okienkowym, no to nagranie się nie popsuje, a jeśli bym grał w trybie ekran pełnoekranowym, to by nagranie się popsuło i nie dałbym rady go odzyskać. Co miałem jeszcze powiedzieć o Wild Run? No właśnie powiedziałem wam, że troszeczkę te inne inaczej te samochody się prowadziły jakby. Przynajmniej to jest moje wrażenie. Ja tak naprawdę mało jeździłem w tym kanale, to jest bardzo fajne miejsce. W Los Angeles? Los Angeles chyba. Tak, no i cały czas zastanawiam się, jak ten dodatek będzie wyglądał. To znaczy, czy będzie połączony z podstawką The Crew, czy też nie. Ogólnie plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że jeżdżę sobie PvP, zdobywam kasę, a później chciałbym zrobić coś innego niż zawsze, czyli chciałbym poszukać poukrywanych samochodów gdzieś, bo widziałem, że naprawdę fajne autka można znaleźć. Dostałem tylko 6000 baksów, to jest mało. Przed chwilą jeździliśmy koronę, która była mega zbugowana, ta plansza dla korony. To jest taki tryb, gdzie gracz musi przejąć tak zwaną koronę i nie dać się złapać. To jest po prostu zabawa w berka. A zdarzało się, że na prostej drodze po prostu wywalało wszystkich graczy do góry. Jakbyś się odbił od jakiegoś krawężnika albo coś w tym rodzaju, więc nie polecam ogólnie. Weźmiemy sobie może tor. Wycieczka po Nowym Jorku bez kolizji. Okej. Okay. Każdy tutaj, znaczy ktoś tutaj wybrał ulicę, ten dobry gracz jak mnie mam. Co tutaj Forda Focusa obok mnie. Jedziemy. 5 graczy, let's go.
Okej, okay, tutaj mamy gościa. Przed chwilą właśnie jechałem koronę, ale ścigałem się, znaczy ścigałem się, jechałem w Astonie Martinie za Gato i powiem wam, że nie jeździło mi się w nim dobrze. Ciężko było nawrócić odpowiednio, no i to był jakby taki poważny problem. Okej, okay, tutaj chodzi o to, aby zdobywać też te checkpointy czasowe, gdzie odnawia nam się po prostu korona, ale mnie ładnie zaskoczył. Przez jakiś czas, jak ktoś odbierze nam koronę, nie możemy jej mu zabrać. Trzeba poczekać kilka sekund. Rowery tam były, kurde, no, rozwaliłem takie fajne rowery. Ktoś ma Escalade'a tutaj, o proszę. Musi być naprawdę nieźle swingowany. Dobra, ja sobie pojadę gdzieś tu, można skręcić na bank. Zajedziemy mu drogę odrobinę. Ojej, tutaj było. Ach, dobra, tu na pewno też można, można. I uwaga, ktoś mu już zabrał koronę, ale ja też tu jestem i dawaj! Jej! O, nie zabrałem. To nic. Okej, okay, no to jedziemy tu. Tam ktoś jedzie na niego na czołówę, nie zabrał mu korony, ale jest tutaj Luce, który... O! Ten gracz, który ma koronę, nie widzi na mapie innych graczy, zdaje się. Przynajmniej ja nie widziałem. Za koronę jest sporo kasy, wiecie? Ale też trzeba troszeczkę pojeździć, no 3 minuty jeszcze zostało do końca. A ten gdzie tam się pcha? Woo! Kurde, ale mnie wywaliło. Nie, ja mu zajadę gdzieś tam drogę. Okej. Dobra. Zdaje się, że od czołówy mogę zaatakować. Uwaga! Chodź tu! Dziękuję! I spaduła, spaduła! Jest! I widzicie, teraz ja nie widzę pozostałych graczy na mapce, ale mogę sobie troszeczkę tutaj tak śmiesznie pojeździć. Pojeździmy troszeczkę może slalomem. Pobawimy się z nimi, o ile nikt mnie nie zaskoczy tutaj. Muszę też te checkpointy, o, czasowe zgarniać, to jest bardzo ważne. Dawaj, dawaj koronę, dawaj! A, i mam koronę! Dobrze, dobrze, Lucek. I gaz, 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 gaz! O, spadaj! Woo! Dobrze, dobrze. Rowery, cholera, tu jest sporo tych rowerów. Checkpoint czasowy i ostro. Woo, oszukałem i jest, dobrze. O, o, Escalade, spadaj, dzięki. A teraz tu i robimy tak. Robimy tak i zawracamy. Okej, okay. Chcieli mi zajechać w drogę, to głupki. O kurde, jednak ktoś był mądrzejszy niż Lucek. Gdzie jest korona? Aha, wyjechał poza teren. I jeśli wyjedzie poza teren, no to korona się resetuje do jakiegoś losowego miejsca. W tym wypadku jest to park. Nikt nie zgarnął korony? What? Chodź tu. Aż! Nie mogę jeszcze od niego wziąć koronki, bo... No bo miał jeszcze tą jakby osłonę. Przed kradzieżą korony. Będzie jechał tu slalomkiem, zgapił ode mnie. A, to gnojek. Tu pojedzie przez park. Aj! Ktoś mu zabrał? Oby, bo to jest najlepszy gracz. A, już wiem dlaczego nie jest najlepszy. Ma najdłużej korony. Chodź, 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 chodź do mnie. Chodź, chodź, cwaniaczku. Stracił, dobra, świetnie. Zależy mi na tym, żeby on jak najkrócej miał tę koronę, bo ja mam bardzo dużo punktów. A ten koleś ma najwięcej! Dawaj, 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 dawaj. Tak, on nie może mieć korony. On nie może mieć tej korony. To jest dobry gracz. Ale goni tamtego, jest bardzo dobry. Jakoś gonimy, jakoś gonimy. Ale prawie mu się udało. O, patrzcie jak walczy, też wie o co chodzi. Ojej, Mini Coopera uderzyłem. Dobra, zajedziemy mu drogę. Postaram się. Wow, ale wyrwał. Chodź tu, jej. Dobra. Było blisko. A ten dobry koleś był. Dobra, teraz zajadę tak i tak. Goni mnie, ktoś czuje to. Jest, Escalade za mną. Dobra, udało się. O, ale to są emocje, naprawdę. Słuchajcie, zaraz pobiję tam tego kolesia dobrego. To będzie naprawdę mega wyczyn. Mało brakowało, widzieliście to milimetry. Och, zaraz go pobiję, mówię wam. Czuję to w gaciach, naprawdę, mam mokro. Fuck, przyjechał tutaj. O nie, dawajcie koronę, pieszcie od niego, pieszcie, on jest głupi. Kurde, wygra, 3 sekundy, ale mnie zrobił. Ale i tak bardzo dobrze mi poszło. Woo, to były emocje.
Och, kurde. Od zera do milionera. Co? Co to jest? To jest... A, to jest galardo torowe. Ej, nie wiedziałem, że galardo można zrobić na tor. Bardzo ciekawe. Bardzo fajne jest to galardo Superlagera. Podoba mi się. O, fajny model. To jest chyba jeden z ostatnich wypustów. A później pojawił się Huracan. Chyba zastępca właśnie tego Gallardo. Jak to się powinno chyba wymawiać. Ale ja mówię Gallardo. Po prostu tak sobie mówię już. Dobra. Startujemy. Troszeczkę powiem wam, że jak na Skyline'a mam tu za mało trakcji. Ale jest to tylko i wyłącznie napęd na tył w tym Skyline'ie. Więc... Właśnie ktoś tutaj ma problemy chyba z połączeniem. Myk, myk, myk. Oby się udało. Fucking shit, fucking shit. Okej, poszło. Chyba go wywaliło. Okej, dobra. Tak, problemy są tu z trakcją. Jest to szczególnie odczuwalne przy ostrym skręcaniu, no i przy przyspieszaniu. Ale prędkość... Kurde, przerzucić się z... Czym my jechaliśmy przed chwilą? No tak, samochody uliczne. O, fuck! Z samochodów ulicznych do samochodów torowych, które są, jak widzicie, znacznie szybsze, są to prędkości rzędu 400 km na godzinę albo blisko 400 km na godzinę. To jest naprawdę konkret. Mój Skyline daje radę, ale tutaj bardzo ostrożnie trzeba używać nitra, bo rzuca na wszystkie strony. Niestety to jest poważna wada. Ja nie powinienem nitra używać przy pełnej prędkości, tylko zaraz jak tutaj wyjdziemy z tego zakrętu, właściwie tak użyłem wcześniej. Ale przy skręconych kołach naprawdę nie ma, przy skręcaniu ogólnie naprawdę nie ma co używać tego nitra. Trzeba to robić bardzo, bardzo ostrożnie. Nie jest to łatwe, aby użyć całe nitro jednocześnie za jednym razem. Oj, tam widzę, że z przodu konkretna walka się toczy. No, bardzo mi się podobają w Wild Run te kolory. W sensie, wydaje mi się, że bardziej kontrastowe. Tutaj w The Crew, w tej podstawce są takie wyblakłe. A w Wild Run są takie żywe bardziej, wiecie? I to jest zdecydowany plus. Taki mały, mały, mały smaczek. Wydaje mi się, że... Bo ogólnie w The Crew jest taka opcja do ustawienia pola widzenia. I w Wild Run, wiesz, chyba można już... tę opcję ustawić, bo ona jest tutaj nieaktywna, a w Wild Run chyba jest już aktywna, przynajmniej była, bo ktoś tam mówi o tym polu widzenia. Ja tego nie potrzebowałem jakby zmieniać, ale jest to naprawdę fajna opcja i niewiele ścigałek tak naprawdę to oferuje. Chciałbym zobaczyć, jak zmieni się odczuwanie prędkości w tej grze po zmianie kąta. What the fuck? To jest chyba dosyć przydatne dla monitorów na dużą rozdzielczość albo na konfiguracji kilku monitorów w takiej bardziej panoramicznej konfiguracji. No to wtedy taki kąt powiększyć to jest... Kurde, jeszcze z tyłu będziemy coś widzieć. To by było ciekawe. Kurde, zobaczcie, nie jeszcze zbyt dobrze. Coś tam skusiłem na tym zakręcie. A i tak doganiam to galardo. Nie wiem na jakim... Aha, jest tutaj pokazany tunik. No jest troszeczkę gorzej stunigowane. Ale niewiele gorzej z tego co widzę. Troszeczkę, odrobinę. Muszę tego Skyline'a zrobić całkowicie na przyczepność. Naprawdę. Bo ta prędkość maksymalna nie jest mi tak naprawdę potrzebna, a na zakrętach zyska się dużo więcej niż... po prostu jadąc, nie wiem, 400 km na godzinę przez kilka sekund. Nawet nie. Dobra, próbujemy. Łapię tunel, o ile złapię. Okej. Dobra, musimy go wydymać zaraz przed metą. Bo tak to on mnie zaraz tutaj złapie strumień i mnie rozdupczy. A tak nie może być. Więc, żeby mieć trzecią pozycję, Lucek ładnie spróbuję zrobić ten trik, taki oszukańczy trochę. Fuck, fuck, właśnie problemy z trakcją przy nitrze. Kto będzie... Ach, czyli co, udało mi się, czy nie? Chyba mi się udało trzecią pozycję zdobyć, ale ciekawy jestem, jaka różnica, bo jechaliśmy łeb w łeb. Tego nawet tutaj nie było widać, bo są takie delikatne lagi, jak widzieliście przy takiej prędkości.
Więc nie wiadomo, kto tak naprawdę dojechał jako pierwszy, patrząc tylko na modele tych samochodów, ale jako pierwszy, w sensie jako trzeci. Ja jestem trzeci. Widzę, że. Znaczy, jest tendencja do używania 16 tysięcy baksów, nieźle. Jest tendencja do używania wyczynowych zawsze LaFerrari i właśnie Alfa. No to są Competizione, jakoś tak ona się nazywa, na tor. Oczywiście po każdym wyścigu Alfa, na Alfę czeka Laveta, bo tu nie ma opcji innej. Okej, dobra. Wiecie co? Fajnie, zarobiłem sobie troszeczkę kaski, a teraz chodźmy poszukać tych wraków, dzięki którym odkryję prawdopodobnie nowe samochody. To się robiło na tej zasadzie, że wchodzi się do mapki i odkrywanie. O, właśnie. Filtry i punkty charakterystyczne. Nieodkryte, odkryte. Nieodkryte, myk. Nieodkryte. Okej, dobra. Tutaj się pojawiają te wszystkie elementy. Ja sobie zmienię na samochód rajdowy, myślę. Wiecie? I to będzie chyba. Nie wiem, który to będzie samochód, jaki to będzie samochód. Ojej, tu jakiś śmigłowiec leci. Dobra. Rajdowy. Mam tutaj kilka aut. Mam właśnie Cadillaca Escalade'a i Camaro RS69. Ale wezmę sobie chyba właśnie Cadillaca. Dawno nim nie jeździłem. Ojej. Ależ ty jesteś wielki, Cadillacu. Nie wyglądasz jak Cadillac. Naprawdę nie wyglądasz jak Cadillac, Cadillacu. Ojej. Dobra. I no co, robimy sobie odkrywanie, prawda? Tutaj mamy jakiś element na tym obszarze, myk. A, wceluję sobie tu. Może akurat będę obok. Nigdy nie wiadomo. O kurczę, ale mnie dziwnie zrespawnowało. O proszę, coś jest za mną. Nie wiem, co to jest za wrak, ale w każdym stanie jest inny wrak, więc skupię się teraz na tym stanie. O! 13 na 20. Dobra, mamy załatwione. Fajne to jest, że można w ten sposób odkrywać. A ja się zawsze zastanawiałem, jak ludzie odkrywają te samochody. A okazało się później, że to nie jest takie trudne. Tutaj już mam myk, to teraz tutaj gdzieś. To można czasami gdzieś zobaczyć ten wrak na mapce? Nie, one są ukryte nawet na tej mapce, jak się przybliży. Myk, zobaczymy. Okej, już go mam. Także to jest łatwizna. Troszeczkę trzeba się poteleportować, poodkrywać świata. Jak ktoś ma cały świat odkryty, to naprawdę idzie szybciutko. To jest jakiś hot rod. 20, 14 na 20. I teraz może tutaj myk. To będzie pewnie między budynkami albo gdzieś za budynkami. To jest jakieś małe miasteczko. Znaczy małe. W rzeczywistości ono jest pewnie bardzo duże, ale w dekalu jest takie sobie malutkie, prawda? Dobra. To teraz ty jesteś sobie gdzieś tutaj. O. I mam cię! Następna część. 15 na 20. Jeszcze tylko 5 części do tego. O, hot roda i będziemy mieli z głowy. Będziemy mieli chyba wszystko odkryte. Tutaj coś jest? Nie, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Także całe Miami i okolice mamy załatwione. Teraz tu będzie kolejny element. Mam nadzieję, że to też do hot roda jeszcze, ale chyba tak. To powinny tutaj być. Myk, myk, myk. O, kurde, idealnie. Mogą kawałek cofnąć po prostu. Ale mam cela. Dobra, no to teraz celujemy sobie. Tutaj jeszcze coś mamy, ale tu się już nie będę mógł teleportować. I nie wiem, czy to są jeszcze te części do Hot Roda, ale wydaje mi się, że tak. Dobra, ustawię sobie tu znacznik. A właściwie nie muszę w ten sposób robić, w sensie, że dojadę tam, że tak powiem, na kołach, bo zobaczcie, jak pojawiam się tutaj, to odkrywa się kolejny teren i mogę się teleportować w tym miejscu. Nie? Jak się teleportuję do tego miejsca,
jak wracam z powrotem do tego ekranu, to już mogę się teleportować tutaj. Więc wcale nie trzeba jeździć po tych lasach się męczyć, tylko wystarczy odrobinę sprytu i gitara. Dobra, tu myk, myk i... O, jest, proszę bardzo. Załatwione, 17 na 20. A teraz jeszcze tu coś mamy. Szybka podróż. Czy go będzie od razu? Nie, muszę kawałek podjechać. To są jakieś podmokłe tereny. Hot Rod, gdzie ty jesteś? Gdzieś tu, jesteś tu. No kurczę, to taki rozległy teren ogólnie do przeczesania, aby znaleźć wszystkie elementy. Dobra, tu mamy tak. Tu coś jeszcze mamy. Też pewnie między budynkami. To jest najgorzej tak naprawdę, bo trzeba czasami znaleźć wjazd w jakieś miejsce, a ten wjazd jest nieraz dosyć ukryty, tak naprawdę. O kurczę. O, tu nie ma. No właśnie, o tym mówię, o tym właśnie mówię. A tutaj? Nie. No to wygląda tak jakbyś mógł tutaj wjechać, a nie możesz. Trzeba dopiero zajechać tutaj. Właściwie mogłem się lepiej zawrócić, ale już. Aha. Moment, moment. A nie, dobrze pojechałem, dobrze. Myk. Dlaczego jeżdżę rajdowym? No bo on się dorwie wszędzie, tak? Wszędzie będzie jechał dobrze. Czy to są jakieś bezdroża hardkorowe? Czy nawet asfalt? To na asfalcie też jakoś sobie tam radzi. Nie muszę tu osiągać wielkich prędkości, ale strasznie tutaj klatkuje ta gra. Naprawdę. To jest okropne. Myk, gotowe. 19 na 20 i została jeszcze tylko jedna część. Muszę niestety troszeczkę przybliżyć mapę. Tutaj. Zdaje się, że na 90% i myślę, że tu będzie. Tak czuję coś. Nie wiem czemu. No słabo trafiłem. Zdaje się, że to będzie jednak za tym budynkiem. Ale nie wiem, czy stąd mogę wyjechać. Chyba nie mogę stąd wyjechać, więc muszę się teleportować po prostu 5 metrów dalej na ulicę. To będzie chyba tu. Tak, coś czuję w portkach. O! Ekstra! He? To nie jest chyba ten. Nie jest ten element, więc muszę się. Tak, bo tu już jest inny stan. To jest wschodnie wybrzeże. Muszę na południu jeszcze poszukać. Gdzieś tu jeszcze musi być jeden wrak. Ale udaje teraz, że nie widzę. O, znalazł się. Kurde. Nie miałem ustawionego odkrywania. Przestawiło mi się po prostu, dlatego. O, nie mogę tutaj, ale tu pewnie będę mógł. Jest. Dlatego nie widziałem po prostu tego elementu. Ktoś tutaj też jedzie, to ciekawe. To chyba będzie za rzeką. Tak mi się coś wydaje. I to będzie ostatni element, który muszę znaleźć, więc po prostu tepnę się w to miejsce. Ktoś też tego wraku szuka, więc znajdziemy go prawdopodobnie razem. Jest za mną, więc jest zaraz przy rzece. I to będzie ostatni element do mojego samochodu, który dzisiaj sobie odkryjemy. Będzie to Hot Rod. Ja pamiętam, że kiedyś na odcinku sobie odkrywaliśmy któryś z samochodów, ale chyba niespecjalnie mi się on podobał, wiecie? A zobaczymy, jak się spisze właśnie ten Hot Rod. Pisaliście mi też w komentarzach pod którymś tam odcinkiem dawno, dawno temu, że do Hot Rodów da się inne nadkoła zamontować. To jest bardzo ciekawe, bo żaden właściwie inny samochód tego nie oferuje. Okej, wyjeżdża mój unikalny samochód. Ładnie brzmi. Hu, 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 hu. Witam cię. No i zobaczymy, jakie ma opcje tuningu, jeśli będę mógł go tuningować tutaj. Optyka, weźmy losowe. Podoba mi się. Nie no, malowanie jest chillowe. Optyka, weźmy sobie naklejki.
A naklejek mam sporo, więc mogę sobie coś tutaj wybrać już spośród tych, które posiadam. Podoba mi się. Tak, tu jest fabryczny błotnik. Dobra, to wiadomo, że w warsztacie można to zmienić, ale felgi bym na pewno dał tutaj inne. Szkoda, że teraz tego za bardzo nie widzimy, bo jest tutaj dość ciemno w tym KG. Ale na pewno nie chciałbym jasnych felg do tego auta. Na pewno będą to czarne, ale znowu nie pasuje mi taki cal, ani ten styl. Styl wyścigowy. Te są spoko. Wyglądają troszeczkę na takie muscle carowe, coś koło tego. Dobra, weźmy jeszcze inny styl teren. Te mi się podobają. Jak to wygląda? Wygląda tak sobie spoko. Nie no, dobra, weźmy może inne, zobaczmy. Nie, dobra, retro. O! O je, teraz tak. Lusterka zostawiamy. Ja patrzę teraz, co mam w warsztacie tutaj. Dostępne dla tego auta, ale chyba niewiele. No dobra, mechanika, naprawa, mechanika. Tutaj, czy coś mogę wsadzić ogólnie? Nie mam żadnych części. Okej, dobra. Jedźmy tym na ulicę, zobaczmy, jak tym się śmiga. I zróbmy go na jakiś, nie wiem, tryb. Ile ja mam kasy? 290 tysięcy. No ja nie wiem, kiedy ja kupię ten jakiś tam super szybki samochód, bo muszę po prostu więcej grać w The Crew. Dobra, wejdźmy sobie tu. W te PvP oczywiście, bo to jest najbardziej sensowny sposób zdobywania pieniędzy, moim zdaniem. Wow! Ej, to już jest zrobione na wyczyn. Także ja nie muszę tutaj tracić kasy na tunikę, a zobaczmy teraz, jakie tu mamy opcje jeszcze. O, jest, dobra. Możemy tu. Aha, muszę wziąć seryjne. Czy jest to seryjny samochód? Czy jest opcja seryjna? Raczej nie. Ale nie zaszkodzi sprawdzić. Nie wiem, czy on tu będzie. Chyba nie ma go. Jest to tylko wersja wyczynowa. I tylko może być na wyczyn. 411 koni mechanicznych. Waga 111, przepraszam, 1011 kg. O, info 2, moment. Tutaj jeszcze można zmienić. Aha, to tu jest zdjęcie, tu są te, powiedzmy, staty. Jak to wygląda w środku? Warto popatrzeć. O kurde. Sztywno, co nie? No to jest hot rod. W hot rodach chodzi o to, aby w środku było maksymalnie niewygodnie, jak tylko się da. I żeby wyglądał po prostu totalnie zabójczo. Ten spoiler jest ciekawy tutaj. Ciekawy styl ogólnie tunigowania aut, prawda? Nie mówcie, że tu jest V. Nie, jest V8. Och. Już myślałem, że jest plugawa V6. Gdzie tu w ogóle. Gdzie tu jest ten dym, wyziew? Bo ja nie widzę tego. Bez kitu, gdzie tu jest ten wyziew? Pod autem czy gdzie? Nie widzę tego. A wy to. Wy wiecie, gdzie to jest? Bo ja nie widzę. Fajny ogólnie ten zbiornik paliwa z tyłu. Dobra, chodźmy sobie jeszcze do tunela wyczynowego i. Dowolne tagi, tunel wyczynowy. I zobaczmy, jakie mamy tutaj opcje tuningowe dla tego wozu. Może coś ciekawego uda się z niego stworzyć albo przerobić. Tuninguj, dobra. Optyka, no bo nas najbardziej interesuje właśnie optyka. Kolorek jest ok, wnętrze. Coś tu możemy zmienić, ale to mnie nie interesuje. Zderzak przedni. Wow! Są naprawdę konkretne opcje tuningowe. Wezmę, zrobię z niego taką lokomotywę. O kurde, jak to wygląda. Tylny. O cholera. Nie, ja powiedziałem, że bardzo mi się podoba ten zbiornik. A, i teraz będziemy mieli tutaj te rury wydechowe. No wcześniej. A, te modyfikacje są dość tanie, więc mogę sobie spokojnie na nie pozwolić. Tak, przydałoby się te rury wydechowe tu z tyłu.
Chociaż z drugiej strony, jak są to zamaskowane, to inny gracz nie wie, kiedy używasz nitra. Więc wydaje mu się, że rzeczywiście ten samochód jest taki dobry. Podoba mi się ta opcja. O, nie można. Szkoda. O, to niemiło. Felgi mi się podobają. Niech zostaną takie. Lusterka. Nie, te klasyczne są ok, ale spoiler. Bez spoilera i opcja taka jeszcze. Nie, ten poprzedni był chyba spoko, co? Mask. Wow! Dobra, po kolei. Najpierw tak, zobaczymy jak to wygląda. Ale zajebiście, kurde! Wow! Chociaż pierwsza opcja bardziej mi się podobała. Tutaj wszystko zakryte. To jest dopiero lokomotywa, nie? Ale tu mamy teraz wyziew z boku. Ja nie wiem, czy on był wcześniej. Nie, zobaczcie, teraz się pojawił. I w tej opcji też się pojawia. Ach, zajebiście. Tutaj mamy wszystko zakryte, plus z włókna węglowego. Maska, okej. Tu mamy coś takiego. Aha, tu mamy po prostu opcję z włóknem węglowym. No to ja biorę tę pierwszą chyba. Oto. O, je. Tak jest. Optyka, mechanika. Niewiele kasy na to wydałem. Tym, 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 tym. Czy tutaj ten wał się obraca, napędowy? Tak, nie mogę... Obraca się. Nie wiem, czy to widzicie dobrze, ale się obraca. Ach, tak wam nie pokażę. Trochę się nam obraca, no. Dobra, gotowe, fajnie. Mamy teraz wyziewy po boku. Bardzo, bardzo to lubię ogólnie w samochodach. Aha, tu mamy jeszcze... No właśnie, zobaczmy sobie. Można tu zainstalować części, one są dosyć drogie. Premia do przyczepności hamowania. Przyczepności, myk. A, także można tutaj sobie coś tam... O kurde, zobaczcie jak waga się zmniejsza. Aż do 893 kg. To jest bardzo duża redukcja. Ale ja sobie na razie dam z tym spokój. Spróbuję zrobić nim jakieś testy umiejętności. Dosłownie kilka, wiecie? Bo chcę nim po prostu pojeździć, zobaczyć jak nim się śmiga i już. Wow! Wow! Zajebioza! Teraz coś jeszcze sprawdzę, bo coś mi tu chyba nie pasuje, ale nie. Wszystko ładnie się rusza z przodu. Podobają mi się detale w tej grze, naprawdę. Są gry inne wyścigowe, które symulacyjne. Nie mówię tutaj o Grid Autosport, absolutnie. Które nie mają takich opcji, takich szczegółów, jak właśnie w The Crew. To jest wielki plus tej gry i taki wielki smaczek. Wiecie co, ja muszę tutaj zmienić? Bo ja mam ustawione sterowanie na drift, a konkretnie czułość na padzie, więc muszę czułość sterowania zmniejszyć o raz. Myk. I teraz mi się będzie dobrze jeździło. Bo tak czasami nawet ta gałka leciutko jest skręcona. To jest, nie wiem, to jest kwestia nawet tego luzu. I samochód skręca sam i teraz będzie mi się dużo lepiej jeździło. Specjalnie miałem taką czułość ustawioną, bo wtedy się lepiej driftuje na takiej czułości. A przynajmniej mi, ja tak mam. Zobaczmy. Oh yeah! A, tak sobie. Ale tu, ale on wygląda, no to jest niesamowite. Wiem, że pewnie niektórym nie będą się podobały te światła tu z przodu, ale... No nie wiem, on taki smaczek jakiś dodaje do tych... Te światła taki smaczek dodaje do tego auta, że... Wow, to jest po prostu świetne. Dobra, tu mamy jakiegoś typa. Spróbuję go dogonić, chociaż nie wiem, co to będzie. Uciekł mi, ma dosyć szybki samochód, ale spokojnie, po tuningu. Ja mam teraz 529 punktów, a już mi się podoba, jak tym samochodem się jeździ. Ale to też jest kwestia tego, że no tuningu, tak? Jeśli tuningujemy samochód na przyspieszenie, no to wiadomo, że nie będzie miał takiej dobrej trakcji, jakbyśmy tuningowali go na przyczepność. A teraz on może mieć na przykład dobre części na przyczepność, albo po prostu jest słaby i nie ma go co zarzucać tak naprawdę. Dobrze, mamy tutaj test precyzji.
Test zbierania to, co tygryski lubią najbardziej, ale. Dobra, tu mamy 40 poziom slalom. Szybki podróż. Szybka podróż do slalomu. Why not? I grzejemy. Dobra. No i zobaczymy, jak mi pójdzie w moim nowym aucie, moim nowym hotrodzie. Bardzo, bardzo fajne, przyczepne auto, naprawdę. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby zarzuciło dupę, chociaż mówię, to jest na razie mała moc, nie? Więc tu nie ma za bardzo czym zarzucać. Nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale ktoś chyba no w komentarzach pisał mi o tym, że ten Hot Rod jest dosyć przyczepny. Albo ktoś mi po prostu ze znajomych powiedział, żebym sobie go poszukał. Ale nie wiem też, czy o tego chodziło, bo to było dawno, no. To jest 40 poziom wyzwania i zobaczcie, poszło mi całkiem spoko, jak myślę. Platynka wpadła bez problemu i jaka część? Premia do przyczepności. O, to są najbardziej poszukiwane części przeze mnie. Także bardzo dobrze, platynka wpadła. Zróbmy jeszcze może ze dwa jakieś wyzwanka. O, rzuca przy nitrze. Wow! Lamborghini Murcielago. Bardzo fajne auto, ale chcę powtórzyć. Jeszcze raz. Wezmę sobie inną kamerę, bo tam nie było dobrze widać tego toru. Muszę na mapkę troszeczkę patrzeć. Aj! O, tak lepiej. O, w mordę! Ciężko! Nie wiem, czy będzie platynka. Jak nie, to powtórzę, spokojnie. Muszę tutaj zdobyć dobrą część teraz. O, ej, no jak on gra? No jak on gra? Przecież on też wyleciał z tej linii, co ma platynkę? No hello! 7 sekund, może jeszcze coś z tego będzie? 3, 2, 1. Ach! Złoto. Premia do przyczepności. O, to rozumiem, to rozumiem. Dobra, nie chcę mi się tego powtarzać. Zdobyłem złoto, wystarczy mi. Zresztą wygrałem dosyć dobrą część. Przyczepność jest bardzo wskazana. Lubię takie części, naprawdę. Podjazd to też nie. Test prędkości. Dobrze, zrobimy sobie jeszcze test prędkości. W którą stronę? Myślę, że w tę stronę będzie lepiej. Myk. Tak? No tu jest tylko jeden, no dwa zakręty takie ostrzejsze na początku, a później już jest taki dosyć spokojny łuk, który można będzie chyba pokonać z dużą prędkością, jak mniemam. Okej. Zapnijcie pasy. Jedziemy. Bardzo przyjemnie jeździ się tym autem, jeśli można tego Hot Roda nazwać autem. Jest to bardziej fantazja, ale zobaczcie, teraz nitro na całość poszedłem, no nie, i nie zarzuciło dupery. Chociaż mówię, to jest jeszcze słaba moc. 638 punktów, jest platynka. To nie jest tak dużo. Mamy premia do hamowania. Okej, zawsze to coś do prowadzenia, super. No i tyle, moi drodzy. Zdobyłem sobie troszeczkę kasy w tym odcinku. Wydałem troszeczkę, niedużo. Zdecydowanie większą troszeczkę kasy wygrałem dzisiaj. No i trochę kasy przeznaczyłem na tuning tego auta, które wygląda po prostu bosko. No, badass, jak to mówią Amerykańca. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i zapraszam na kolejne odcinki z tej gry i z innych gier wyścigowych. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.